proszę Państwa, jesteśmy na terenie pasma Gorczańskiego w okolicy Turbacza, Góry Maciejowej, a konkretnie Rabka Zdrój. Nasze pszczoły tutaj potrafią zebrać kilka rodzajów miodu, które na naszym specyficznym naszym terenie występują. Szczególnie taką specyficzną rzeczą, specyficznym miodem, które my możemy tutaj pozyskać, to jest miód z mniszka lekarskiego, potocznie zwany mleczem, a to dlatego, że na tym terenie rolnicy nie uprawiają rzepaku, który nektaruje w tym samym czasie, co rzepak. I my właśnie na tym terenie możemy pozyskać prawie czysty miód z mniszka, który tam ma naleciałości miodu z drzew owocowych. Nasz teren charakteryzuje jeszcze to, że pozyskujemy miód ze spadzi iglastej z drzew z jodły. Cały teren podgórski się tym charakteryzuje oczywiście też, ale u nas nasza specyfika naszego terenu właśnie umożliwia nam to. I żebyśmy w ogóle mieli miód, no musi być superorganizm zwany u nas w ten sposób, bo musi być młoda matka pszczela i bardzo dużo pszczoły w ulu. Wtedy pszczelarz może pozyskać od pszczół bardzo większe ilości miodu. Żeby w ogóle, żebyśmy mieli rodziny, żebyśmy mieli dużo rodzin, to też następuje w ogóle przy pomocy pszczelarza produkcja tak zwanych odkładów czy pakietów pszczelich, które są początkiem nowej rodziny. Przy odpowiedniej pracy w ogóle z taką rodzinką, później rodziną, można dojść do takiego momentu, w którym ta rodzina staje się pełnoprawną rodziną do pozyskania miodu. I na przykład można pasiekę prowadzić stacjonarnie, co na tym, w tym miejscu jest widoczne, to znaczy, że ule są na miejscu, ale można te same ule przewozić w inne tereny, co w moim przypadku jest robione i powiedzmy pozyskuję miód rzepakowy z okolic Wadowic Zatora. Tam są najbliższe pola, które są zdolne dać większej ilości miodu towarowego. Pracujemy tutaj na tym terenie, czy w ogóle na Podhalu, na różnej pszczole, znaczy na różnej rasie pszczół, ale przewagą to jest u nas pszczoła kraińska, tak zwana krainka, linie to już są różne. Powiedzmy, że będzie Wiktoria, powiedzmy, że będzie jakaś tam inna, ale najbardziej to jest to, że sprawdza się u nas pszczoła krainka z krzyżówką, z trutniem tutaj z naszego terenu, chociaż niektórzy praktykują to w ten sposób, że sprowadzają sobie matki już zapłodnione. I wygląd tutaj mamy przykład takiej rodziny, która jest odkładem. Jest ona w tej chwili na czterech ramkach. Matka jest tutaj widoczna. Już składa jajeczka od półtorej tygodnia. No i ta rodzina jest przygotowywana do pełnej siły, żeby mogła przeżyć zimę i na następny rok ewentualnie pracować już tak intensywnie, żeby mogła przynieść miód towarowy. No proszę się temu przyjrzeć. Ten ciemny czerw, ten ciemno taki brązowy, tak zwany czerw kryty, z tego już w ciągu kilku dni będzie się wygryzać młoda pszczoła, która podejmie pracę w ulu, no a po kilkunastu dniach podejmie pracę już na zewnątrz, tak w polu. Po tym fakcie miodu lipowego liczymy po cichu, że może wystąpi u nas spać iglasta. A to z racji tego, że mamy dużo świerka, mamy bardzo dużo jodły i jakby taka spać wystąpiła, to się ona charakteryzuje tym, że miód spadziowy iglasty, szczególnie z jodły, w fazie krystalizacji przybiera kolor ciemno-brudno-zielony.
Na naszym terenie jest to najbardziej poszukiwany miód, najdroższy miód nawet na naszym terenie. Taki miód jak wystąpi u nas, to potrafi w ciągu 2-3 dni rodzina silna, w pełni tego przygotowana do produkcji, potrafi zebrać pełne nadstawki miodu. To jest korpus tak duży jak to, które jest rodnią. Takie same ramki mogą być jeszcze u góry, a nawet tą, którą tutaj pokazuję Państwu, to jest ta część, jest to tak zwana półnadstawka. No, może wpływać przez, no, do ula nawet kilkukilogramowy i powiedzmy na przykład 3-4 dni może być do 15, nawet i do 20 kilo miodu, pod warunkiem, że ta spać będzie intensywna i trwała przez kilka dni. Rzadko to się zdarza, ale co kilka lat na tym terenie to się zdarza. I tyle miodu potrafimy pozyskać. Ten, który będzie miód spożywał, musi mieć świadomość, że kupuje towar od kogoś i w pierwszym gatunku, bo naturę można zepsuć, naturę można zafałszować i zapłacimy za coś, co nawet nie musi być miodem, będzie tylko do miodu podobne. I kierujmy się takimi rzeczami, że nie zawsze to, co jest tanie, jest dobre, co nie znaczy, że najdroższe jest też dobre, ale uwierzmy pszczelarzowi, kupujmy miód u pszczelarza, pasiece. Uczciwy pszczelarz nie oszuka, w każdym razie nie powinien oszukać. Pszczoła jest owadem, który jest miernikiem czystości natury, w ogóle czystości środowiska, bo jest na tyle słabym owadem, że potrafi lekko podtruta, potrafi ginąć. I na przykład jak pszczelarz to potrafi zauważyć, jeżeli temu się przygląda, jeżeli ma problemy, w ogóle wie, na przykład, że dobrze na przykład przygotował pszczoły, w ogóle powiedzmy, bo walczymy bardzo poważnie z takim poważnym szkodnikiem jak waroza. Jeżeli wie, że na przykład dobrze pszczoły przygotował w tym kierunku, że jest może nie w 100%, ale choćby w 95% wolna od szkodnika swego głównego warozy, na przykład i zauważa w ulu, że pszczół jest mało, czy w ogóle rodzina pszczela się źle rozwija, to znaczy, że jest inny błąd. No może to nawet być to, jak choćby nawet stosowanie oprysków przez rolników na różne rzeczy. No, bo powiedzmy, bardzo dużo rzeczy, bardzo teraz dużo chemii się stosuje specyficznej, niby łagodnej, niby tej, jak to mówię, miękkiej, delikatnej, z krótką karencją przeciw pszczołom, ale to nie zawsze jest odpowiednio stosowane, bo powiedzmy to wystarczy, że w godzinach dużej lotności pszczoły rolnik zrobi oprysk w okolicy kwiatów, które lata pszczoła, a będzie sprzyjający wiatr, to ten oprysk, ta trucizna jest dla pszczół zbyt mocna i pszczoły będą podtrute. Pszczoła może nie zginie od razu, ale w locie do ula albo wejdzie nawet do ula i będzie wychodzić z ula i umierać poza ulem. Pozyskujemy jeszcze w ogóle parę rzeczy naturalnych od pszczół, które powiedzmy, że są woskiem. Pokażę Państwu taką bryłę wosku. No. Wosk powstaje z przetopionych starych ramek. Trzeba się przetopić w ogóle na różne sposoby, później sklarować i powstaje takie coś, taka skała w okrągłym kształcie, z której można produkować różne rzeczy woskowe. Wiem, że nawet w ogóle i muzycy potrafią stosować wosk naturalny. My jako pszczelarze tam produkujemy, robimy powiedzmy odlewy woskowe, świece, które działają bardzo pozytywnie na powietrze, choć nawet domowe. Możemy jeszcze od pszczół pozyskać rzeczy
szczególnie takie, które służą człowiekowi już nawet w leczeniu pewnych rzeczy. To jest to coś, co boli niektórych szczególnie, to jad. Jad pszczeli. Jad pszczeli w medycynie na przykład służy na przykład do produkcji maści, szczególnie na przykład na defekty reumatyczne. Gorzej mają ci, którzy są uczuleni na jad pszczeli, no bo ci się muszą tego wystrzegać, muszą być odpowiednio zabezpieczeni, bo wtedy grozi komplikacjami, szczególnie na przykład jeżeli ktoś jest uczulony, drogi oddechowe są blokowane, występuje wysypka, no i później z tym związane inne jakieś tam problemy. Jest coś jeszcze takie, jest jeszcze rzecz, którą bardzo jest potrzebna, na przykład dla człowieka także, pszczołom bezwzględnie, jest to propolis. Są pszczoły propolis stosują jako antybiotyk, a zarazem jako rzecz, która niszczy nawet, potrafią tym niszczyć i niektóre szkodniki, no choćby nawet takie, no, które potrafią unieszkodliwić, zabić wólu, potrafią to zmumifikować i na przykład tak propolisem, tak okleją danego owada, czy tam choćby mysz, że on nawet w fazie rozkładu nie będzie podtruwał atmosfery ulowej. A dla ludzi, no to w postaci kropli propolisowych, są one robione na alkoholu, są robione na bezalkoholowo. Firmy farmaceutyczne skupują propolis i tworzą z tego różne specyfiki, które później służą człowiekowi. Jest jeszcze rzecz bardzo, jak to powiedzieć, pożywcza, tak zwane mleczko pszczele. Mleczkiem pszczelim pszczoły karmią młode pszczółki. Z tego wynika, skoro karmią swoje dzieci, to znaczy, że jest to rzecz bardzo pożywna, pożyteczna. I na przykład człowiek też na przykład doszedł do takich faktów. Skoro to pomaga dzieciom pszczelim, to pewnie i człowiekowi także. No na przykład i naukowcy po zbadaniu tych faktów doszli do wniosku, że mleczko pszczele może służyć człowiekowi. Jest bardzo odżywcze i także jest wykorzystywane przez człowieka w różnych postaciach. Może być w fazie płynnej, może być w fazie suszonej, granulatu. I na przykład ma to w sobie jakieś tam rzeczy, których ja tutaj nie będę wymieniał, bo i tak je pewnie pomylę niektóre, no, ale człowiek jest, jak pożytecznym owadem, zwierzęciem jest pszczoła. Einstein prawdopodobnie miał kiedyś się wypowiedzieć, że po zginięciu ostatniej pszczoły na Ziemi ludzie prawdopodobnie do 5 lat także nie będą żyli, a to z racji tego, że pszczoła jest głównym zapylaczem roślin, z których człowiek pozyskuje pożywienie. Jest to ponad 95% roślin, pszczoła i owady, czy w ogóle wszystkie owady pszczołowate zapylają tak dużą ilość roślin. Nie wiem, jak to się ma w stosunku do roślin modyfikowanych, bo są przepychanki między pewnie producentami i naukowcami na ten temat. Pewnie każda strona ma swoje racje, ale pszczoły bez roślin modyfikowanych, bez takiej ingerencji w naturę człowieka jak teraz, od setek tysięcy lat sobie dawały radę i przeżyły do dzisiaj. Jak zaczęliśmy pomagać pszczołom, czy innym owadom, czy zwierzętom, jak zaczęliśmy pewne rzeczy modyfikować, przetwarzać, mało tego, zbyt poważnie, może zbyt mocno weszliśmy w ingerencję do owadów, konkretnie do ula, to zaczęły się problemy. No może przez to, że może dlatego jest to tak medialne i głośne, bo kiedyś
Może przez to, że nie mieliśmy takich łączników medialnych, żeby i wiadomości się tak nie rozchodziły. A teraz to każda wiadomość jest szybko przetworzona i przesłana. To z racji tego zapylania właśnie pszczoła musi być szanowana. Ja uważam, że bardzo, no może to przez to w ogóle, że się tym zajmuję, ale no chyba natura nie po to stworzyła pszczołę, żebyśmy ją zniszczyli. To tak samo jak i z innymi gatunkami zwierząt. I pszczoła właśnie ta pszczoła konkretnie, ona nam daje od siebie bardzo dużo. I tutaj jest rola nas starszych, żeby propagować, mówić dużo na ten temat, nie zmyślać, mówić rzeczy prawdziwe i proste, a szczególnie takie fakty, że musimy wciągać w to młodzież. Młodzież nas zastąpi w każdym momencie, tylko trzeba im dać większą szansę, a jeśli chodzi o temat pszczelarski, to trzeba wciągać młode pokolenia do tego i trzeba rozwijać pszczelarstwo. Bo są rejony w Polsce, które nie są, są ubogie w pszczoły i tam naprawdę by dobrze by było, jakby rodzin pszczelich było więcej. Są miejsca, gdzie są przepszczelone, to znaczy, że jest zbyt dużo pszczoły, ale tym się już tematem nie martwmy w ogóle, że jest zbyt dużo pszczoły, bo to tylko się przekłada na mniejsze zbiory miodu, no to tylko traci ten, który wykorzystuje pracę pszczelą. Ale musimy pracować nad młodzieżą, bo ta pszczoła robi bardzo dużo dla nas. I nawet my, pszczelarze, czujemy się troszkę sfrustrowani w ogóle, jeżeli ktoś mówi, że pszczoła zdycha. Nieprawda. Pszczoła zbyt dużo daje nam jako ludziom, zbyt dużo dzięki jej pracy my ludzie utrzymujemy, więc w naszym słownictwie nie ma takiego hasła jak pszczoła zdycha, tylko pszczoła nasza umiera. Dlatego ją traktujemy praktycznie na równi z człowiekiem, przez to, że daje nam tak dużo. Miód pszczeli, miód naturalny, miód prawdziwy jest takim artykułem, który jak jest pozyskane przez pszczoły, jest w pełni, jakby to z miodów odparowana woda i odpowiednie dodatki, które pszczoła przekazuje w trakcie produkcji miodu, jak są te warunki spełnione, miód w pełni dojrzały jest artykułem niepsującym się. Oczywiście pod warunkiem, że jest jeszcze w miarę w dobrych miejscach przechowywany. Miód prawdopodobnie nawet kiedyś odnaleziony w którejś z piramid miał około 3000 lat i był w takich warunkach przechowywany, że naukowcy po przebadaniu stwierdzili takie fakty, że ten miód jest w pełni idealnie naturalny i taki sam, jakby był przed chwilą wyciągnięty z ula od pszczół. No to z tego mamy wniosek, że jest to rzecz bardzo prawdziwie naturalna, pod warunkiem, że nie jest niczym zafałszowana i odpowiednio przechowywana, staje się super artykułem bardzo przydatnym dla człowieka. Mm-hmm.